Paweł Chmielewski, PCH24TV. Szczęść Boże. Witam szanowni państwo w programie Rozmowa PCH24, a dzisiaj moim gościem jest pani dr Natalia Zimniewicz, autorka książki Etapy rozwoju życia duchowego według świętej Teresy od Jezusa i świętego Jana od Krzyża, która prowadzi też od niedawna kanał na YouTubie Rozwój Wewnętrzny, gdzie o tych świętych właśnie pani opowiada. Kłaniam się, szczęść Boże. Szczęść Boże, witam serdecznie. Będziemy rozmawiać o życiu duchowym i etapach rozwoju tego życia duchowego właśnie w ujęciu obu wymienionych świętych, oczywiście z naciskiem na świętego Jana od Krzyża, a to z tej przyczyny, że 14 grudnia Kościół katolicki wspomina tego wielkiego mistyka, doktora Kościoła i reformatora życia zakonu karmelitańskiego. Na nim się zatem skupimy, ale nie da się zrozumieć postaci świętego Jana od Krzyża, ani jego nauczania, jego wglądu w życie duchowe bez postaci świętej Teresy od Jezusa, więc będą te wątki się przeplatały. Pani doktor, która jest doskonałą ekspertką w tej dziedzinie, wszystko nam, daj Boże, szczegółowo wyjaśni, tak żeby i pożytek był z tego duchowy dla wszystkich naszych widzów, a żeby taki pożytek był dla jak największej liczby Polaków, to zachęcam do tego, by to nagranie udostępniać szeroko w mediach społecznościowych, podsyłać znajomym i oczywiście wspierać naszą telewizję, bo jeżeli tego wsparcia z państwa strony nie będzie, to nie będzie też tej telewizji, ani takich treści. Będzie wtedy dominacja treści skrajnie lewicowych, tak jak to dzisiaj widzimy w internecie, więc żebyśmy mogli istnieć, proszę o to wsparcie. Myślę, że to po prostu wartość i dla Kościoła, i dla Polski. Wszystkie informacje są rozpisane pod tym nagraniem. A przechodząc już, pani doktor, do naszego tematu, czyli tego życia duchowego według świętego Jana od Krzyża i świętej Teresy od Jezusa, co to w ogóle jest rozwój życia duchowego? Pytam o to dlatego, że dzisiaj nieustannie jesteśmy bombardowani takimi sloganami gdzieś w prasie, takiej nawet bardzo, powiedziałbym, kolorowej, bynajmniej nie katolickiej, w telewizji, w programach Życie Duchowe, Rozwój Życia Duchowego, wysyła się nas na jakieś kursy medytacji, jogi i tak dalej. Czy to jest prawdziwy rozwój życia duchowego, czy może właśnie rozwój musi być katolicki? Jak to wygląda? Czym jest rozwój życia duchowego? Święta Teresa z Awila porównała duszę człowieka do takiego zamku wewnętrznego, czyli w każdym z nas mieszka taki zamek wewnętrzny, jest ukryty taki zamek wewnętrzny i my możemy całe życie żyć i nie znaleźć tych drzwi do tego zamku. I Święta Teresa pokazuje, jak to zrobić, żeby znaleźć to wejście, tak? Wejść, wchodzimy do tego zamku, który znajduje się w naszej duszy, czyli jest bardzo blisko nas, jest w każdym z nas ukryty. I okazuje się, że tam odkrywamy przepiękne przestrzenie, piękne komnaty. Teresa bardzo w taki bogaty sposób mówi, że tam są wodotryski, klomby, prawda, to, że to jest przepiękna rzeczywistość i ogarnia nas zachwycenie, że ta najpiękniejsza tajemnica życia, tajemnica szczęścia była tak blisko nas, żyje w każdym z nas. Jest to taka tajemnica złożona w nas przez samego Pana Boga. My po prostu jesteśmy przez Niego stworzeni, od Niego pochodzimy i dopóki nie znajdziemy Go w naszym sercu, to dopóki tak naprawdę nie potrafimy znaleźć pełnego szczęścia, takiego spełnienia na tej ziemi. Niespokojne jest serce człowieka, dopóki nie spocznie w Bogu. I właśnie podążanie drogą świętego Jana od Krzyża czy świętej Teresy od Jezusa jest takim, powie pani doktor, odkrywaniem drogi do tego wewnętrznego zamku, w którym, jak rozumiem, można z Bogiem jakoś obcować, tak? Tak, jest to zamek, w którym obcujemy z Bogiem, w którym Boga spotykamy, w którym doświadczamy Jego miłości, ale też niestety mierzymy się z naszą niemożnością przechodzenia do kolejnych, coraz piękniejszych komnat, coraz głębszych tajemnic, które w tym przepięknym zamku się znajdują. A dzieje się to dlatego, że po prostu jesteśmy poranieni, jesteśmy grzeszni, jesteśmy też często nieufni wobec tej miłości, która nas nęci, wzywa do wnętrza tych pięknych komnat i po prostu stawiamy Panu Bogu takie bariery, tak? I proces uzdrawiania nas z tego wszystkiego to jest proces taki etapowy, tak? Różni święci różnie podzielili te etapy. Święty Jan od Krzyża posługiwał się pojęciem na trzy etapy. Święta Teresa w pierwszej ze swoich książek Księga Życia, to była taka jej autobiografia, ona tam podzieliła drogę modlitwy, drogę rozwoju modlitwy na cztery etapy, porównywała to do podlewania ogrodu, stąd tak czasami się mówi, że to są takie cztery wody świętej Teresy. Ukończyła tę książkę w latach 60. swojego stulecia, czyli mniej więcej najprawdopodobniej w 1567 roku. I wtedy jeszcze nie znała
dalszych etapów, które poznało później, tak? I dlatego w 1577 roku napisała kolejną książkę, Twierdza wewnętrzna, zamek wewnętrzny, gdzie jakby uaktualniła ten swój podział i wtedy podzieliła na 7 etapów i nazwała te etapy mieszkaniami zamku wewnętrznego. Czyli jeśli chcielibyśmy porównać to podejście świętego Jana od Krzyża i świętej Teresy, to może by to tak uprościć. W książce z tyłu jest taka tabelka, która właśnie pozwala na takie uproszczone zebranie tych wszystkich informacji. Święty Jan od Krzyża to, co się dzieje w mieszkaniach 1-3, nazwał drogą oczyszczającą i ludzi, którzy są w tym etapie, nazwał takim stresującym określeniem początkujący. Potem to, co się dzieje między mieszkaniem 4-6, nazwał droga oświecająca i nazwał tych ludzi w tym etapie, jeżeli to jest to stan postępujących. Natomiast od końcówki mieszkania 6, mieszkanie 7, to jest dla świętego Jana od Krzyża droga jednocząca i tutaj również użył takiego dosyć stresującego określenia, że to jest stan doskonałych. Można się spierać, dlaczego święty Jan od Krzyża tak akcentował takie pojęcia. No, w jego czasach takie pojęcia po prostu funkcjonowały. On też starał się pisać do ludzi sobie współczesnych w sposób, który byłby dla nich zrozumiały. Natomiast, jak rozumiem, pani książka jest, wejdę tylko w słowo, jest właśnie taką też syntezą tego nauczania, bo domyślam się, że jednak sposób wypowiedzi, tak jak pani mówi, tych XVI-wiecznych autorów jest dzisiaj dla nas trudny w takiej prostej percepcji, no ale ta książka, domyślam się choćby poprzez taką tabelę, próbuje to nam też uwspółcześnić, oczywiście w dobrym znaczeniu tego słowa. No, ja się staram tę dosyć też rozbudowaną literaturę, tak? Bo święta Teresa i święty Jan od Krzyża zostawili grube dzieła. Tutaj mam przykład dzieła świętego Jana od Krzyża, 1000 stron drobnym maczkiem. Teresa, jej dzieła to jest jakby drugie tyle, tak? Także 2000 stron przeciętny świecki, który ma dzieci, nie ma czasu po prostu tego wszystkiego zgłębiać, tym bardziej, że do tego trzeba jeszcze studiować opracowania, komentarze, trzeba troszeczkę zrozumieć jakby ich przesłanie. I co jeszcze jakby próbuję robić, to zestawić to nauczanie świętej Teresy, świętego Jana w taką jedną całość. Dlaczego tak było? Dlaczego to jest przydatne? Dlatego, że święty Jan od Krzyża zaczął pisać swoje dzieła w 1577-78 roku, mniej więcej w tym okresie. Przynajmniej te dzieła, te duże, które się do tej dzisiaj zachowały, Pieśń Duchową na przykład. I wtedy już była znana książka świętej Teresy, świętej Teresy z Awila. Oni się za życia znali, tak? Święta Teresa razem ze świętym Janem od Krzyża reformowała zakon karmelitański. Ona reformowała część żeńską, a on tą część męską zakonu karmelitańskiego. Wprowadzili takie po prostu zakony o bardziej surowej regule. I przy okazji właśnie tworzyli dzieła, książki tłumaczące zakonnikom głównie i siostrom zakonnym różne właśnie niuanse życia wewnętrznego. Opisali szereg zjawisk, które mają miejsce w życiu wewnętrznym i dzięki temu jakby stali się autorami pewnej wiedzy. Pewnej wiedzy, która jest unikatowa, bo poza nimi o pewnych etapach nikt za bardzo, przynajmniej nie zachowało się do naszych czasów, tak? Bardzo ciekawe, co pani mówi, to znaczy ona jest unikatowa w tym sensie, że jest, że tak powiem, pełna jakichś partykularyzmów, to znaczy tylko ich własnych idei, czy unikatowa w tym sensie, że odkrywa pewne płaszczyzny życia duchowego, których nawet ojcowie pustyni nigdy nie odkrywali. Jak to wygląda? Na pewno odkrywali, tylko po prostu być może tego nikt nie zebrał w takiej pozycji książkowej, uporządkowanej, prawda, uszeregowanej. Także to po prostu, to w naszych czasach, jeżeli ktoś pisze o kontemplacji wlanej na przykład, albo o zjawiska zjednoczeniu z Bogiem, albo o nocy ducha, no to musi się odwołać do świętego Jana i świętej Teresy, bo oni są jakby twórcami pewnej wiedzy. Tak jak ktoś chce pisać o teorii heliocentrycznej, to nawet jak ktoś chce po swojemu napisać co jakieś nowe odkrycia, to i tak gdzieś musi się odwołać do Mikołaja Kopernika, bo on był po prostu twórcą tej teorii, tak? I stąd po prostu wkład Teresy i Jana jest unikatowy, bo oni spisali, przekazali, uporządkowali, uszeregowali wiedzę na temat życia duchowego i no w sposób taki, który
przynajmniej współcześnie nikt w porównywalny sposób nie potrafił zrobić. I teraz tylko jeszcze dokończę tamtą myśl. Święty Jan był opiekunem jakby duchowym wielu karmelitów, którym po prostu przewodził, bo po prostu miał tam funkcje takie zarządzające tym zakonem zreformowanym. Tak samo Teresa. Poza tym święty Jan był też kierownikiem duchowym wielu sióstr zakonnych. W związku z tym on miał szeroki ogląd tego, co się dzieje w duszach ludzkich. I w związku z tym on pisał te książki, właśnie głównie adresując do tych zakonnic, do tych zakonników swoich czasów. Czy on miał świadomość, że to zrobi taką karierę w wiekach późniejszych? Pewnie nie miał takiej świadomości, tak podejrzewam. I właśnie on między innymi opisał, tak akcentował noce duchowe, noc zmysłów i noc ducha, nie dlatego, że on uważał, że one są najważniejsze w życiu duchowym, albo że w ogóle życie duchowe to przede wszystkim noce, a niektórzy takie mają skojarzenie, że to jest taki święty od nocy. On o tym opisał dlatego, że po prostu w innych książkach uznał, że nie opisano tego wystarczająco szczegółowo. I podam tu taki jeden przykład, który wprost zapisał w pieśni duchowej, że w szóstym mieszkaniu, według tej podziału św. Teresy, jest noc ducha, jest takie zjawisko uniesień i jest takie narzeczeństwo duchowe. Tak? I święty Jan, opisując tam trochę te etapy, wspomniał o uniesieniach, tak? Że jest coś takie jak uniesienia, ale odesłał do książki świętej Teresy, ponieważ ta książka, która już krążyła w tamtym czasie, Księga Życia, rozpracowała uniesienia na części pierwsze. Tak? Święta Teresa właśnie z tego szóstego mieszkania bardzo szczegółowo opisała uniesienia, a święty Jan opisał noc ducha, tylko dlatego, że po prostu uznał, że to jest słabo opisane. I stąd się wytworzyło w naszych czasach, że święty Jan to jest święty od nocy, a Teresa to jest święta od ekstaz. No to po prostu powinno być, że tak powiem, syntezowane i jak tak, rozumiem, to jest, powinno być złączone i dopiero wtedy widzimy obraz cały i właśnie to staram się w mojej pracy jakby przybliżać, tak, że to nie były jakieś odrębne drogi życia duchowego napisane przez tych świętych, tylko jeśli je ze sobą zestawimy, to wtedy mamy spójny obraz tego, co się dzieje w duszach ludzkich, także współcześnie, bo no tak naturalnie wychodzi, że ludzie... A proszę właśnie, pani doktor, powiedzieć, jaki jest status dzisiaj w Kościele katolickim tej nauki świętego Jana i świętej Teresy? To znaczy, czy ona jest dzisiaj przez Kościół katolicki proponowana szerokim masom wiernych, zakonników, nie tylko, czy to jest coś, co bardziej dzisiaj jest dopiero odkrywane na podstawie samych dzieł autorskich? Święty Jan od Krzyża to jest taki, można powiedzieć, święty od podziwiania w dużej mierze, tak? To znaczy... Dobrze wygląda, żeby w salonie, w religijnym domu na półce stała jakaś taka książka, dzieła świętego Jana, bo właśnie tu widać, prawda, co tam stoi. Dobrze jest na różnych blogach, na YouTubie na przykład cytować świętego Jana od Krzyża. To tak dobrze wygląda i że my się powołujemy na świętego Jana. Święty Jan oczywiście jest bardzo wysoko, moim zdaniem, postawiony na piedestale Kościoła, jest doktorem Kościoła, także ja bym tutaj nie doszukiwała się tego, że on jakoś jest spychany na margines. Natomiast jest inny problem, że kiedy próbujemy te zjawiska, które on opisał, stosować w życiu codziennym, czyli na przykład rozeznawać w duszach ludzkich te zjawiska, a to wszystko naprawdę jest bardzo żywe, tak? Zjawiska nocy zmysłów, kontemplacji wlanej, no jak się rozmawia z ludźmi, ludzie czasami jakoś tak przychodzą do mnie, otwierają serca, to jest bardzo szybko to widać, tak, że po prostu te etapy, może nie od razu oczywiście siódme mieszkanie, ale te wcześniejsze czy te średnie, to spokojnie widać w bardzo wielu sercach, tylko niestety dramat jest taki, że ci ludzie trafiają po wielu latach, kiedy tego nikt nie rozeznawał, kiedy próbowali pytać przy spowiedzi, to mówiono, a proszę tam nie wnikać, bo to jest ryzyko subiektywizmu, albo nawet taki pogląd się kiedyś spotkałam, że to jest takie pretensjonalne w ogóle doszukiwać się, czy uważać, że
zjawiska opisane przez wielkich świętych Karmelu występują u jakiegoś tam szarego obywatela. No, to jest zaprzeczenie tego, o co chodziło świętemu Janowi i świętej Teresie, bo oni po to to opisali, żeby właśnie ludziom pomóc przechodzić przez te etapy, odczytywać, co jest Bożym poruszeniem, a co jest podstępem nieprzyjaciela, no bo oczywiście zły duch na każdy z tych etapów ma swój zestaw pokus. I to pokus bardzo podstępnych, które bez tej wiedzy, bez tego rozumienia, co się dzieje w danym momencie naszego życia, po prostu są bardzo skuteczne. A chciałbym zapytać pani doktor, jaka jest, że tak powiem, trochę to dziwnie może zabrzmi, ale rola naszego Pana Jezusa Chrystusa w tym nauczaniu świętego Jana od Krzyża i świętej Teresy. Mówię o tym dlatego, że gdy czytamy Ewangelię, to nieustannie widzimy naszego Pana podczas modlitwy. Modli się całe noce, pada na kolana, pogrąża się głęboko w modlitwie. Czy to chrystusowe doświadczenie jest też jakąś, że tak powiem, naszą, nie naszą, ale bazą wyjścia dla świętego Jana i świętej Teresy? No ich dzieła są bardzo mocno chrystocentryczne, tak? To trzeba to sobie bardzo wyraźnie powiedzieć. Oni praktycznie całkowicie wszystko koncentrują na Panu Jezusie. Wręcz święty Jan czasami jest nielubiany, bo on bardzo wytyka takie drobne przywiązania. I przywiązanie na przykład do znaków, cudów, uzdrowień, takich darów nadprzyrodzonych. Mówi, że nie powinniśmy się modlić na przykład o to, żeby mieć objawienia. Tak? Albo żeby mieć jakiś dar mowy wewnętrznej, albo stygmaty. Powinniśmy się zawsze koncentrować na Jezusie, że dawca darów jest najważniejszy, tak? A nie dary, które On przynosi. Zresztą święty Jan w drodze na górę Karmel, takiej pozycji książkowej, bardzo szczegółowo rozpisuje różne typy przywiązań, które się w nas pojawiają i które właśnie zasłaniają nam Pana Jezusa, tak? I pokazuje, jak się wobec nich zachowywać. Jak po prostu stawiać im czoła, żeby nikt i nic nie przysłoniło nam Pana Boga. Zresztą sama koncepcja świętej Teresy, tego zamku, ona porównała zamek wewnętrzny takiej kryształowej kuli, gdzie w samym centrum znajduje się taka najpiękniejsza komnata i w tej komnacie mieszka król. Tak? Król, czyli Chrystus, tak? Że to całe poszukiwanie Boga przez te siedem mieszkań, to dążenie do zjednoczenia z Chrystusem. I On ma jakby stać się królem naszego wnętrza, naszego życia. I dopiero wtedy, kiedy w tej najgłębszej komnacie naszego życia, naszego serca, w duszy ludzkiej, święty Jan od Krzyża nazywał tę część częścią duchową, jeśli tam zamieszka Chrystus w pełni, zawładnie jakby tą rzeczywistością, to dochodzi do pełnego zjednoczenia z Bogiem, czyli tego, co się dzieje w siódmym mieszkaniu. Mam teraz pytanie troszeczkę być może zbyt wielowątkowe, ale może uda nam się z tych kilku wątków coś jednak stworzyć. Pani doktor, mianowicie dla kogo tak naprawdę piszą święty Jan od Krzyża i święta Teresa? Nie mówię oczywiście o ludziach współczesnych, bo można byłoby powiedzieć, że taki przeciętny katolik, i nie mówię o katolikach o jakimś antyintelektualnym nastawieniu, ale przeciętny polski katolik, myślący, czytający, tak, etc., no, człowiek chodzi na mszę, przyjmuje sakramenty, przeżywa te sakramenty rzeczywiście, modli się i tak dalej. Nie, czy to jest osoba, która potrzebuje takiej drogi duchowej, a może to jest coś, co już jest pewnym naddatkiem, ktoś powiedziałby nawet wisienką na torcie, bo jednak zwykłe katolickie życie oparte o sakramenty, modlitwę, różaniec wystarcza, a to jest już dla jakichś takich poszukiwaczy mistycyzmu. A może jednak nie, może ta droga duchowa pozwala też odpowiadać na jakieś kryzysy, które my czasami określamy mianem stanów depresyjnych albo czegoś w tym rodzaju. Jak to pani doktor mogłaby opisać, rozstrzygnąć? Droga siedmiu mieszkań, czyli to zostało opisane w tych siedmiu etapach, to jest tak zwana mistyka zwyczajna, tak? Czyli to jest coś, co jakby jest dostępne dla każdego człowieka. To oczywiście występuje u każdego trochę indywidualnie, po różnym czasie trwania, w różną intensywnością, ale noc zmysłów na przykład w trzecim mieszkaniu, prawie wszyscy ludzie, którzy kroczą za Panem Bogiem, właśnie przystępują do sakramentów, szukają Pana Boga, jeżdżą na rekolekcje, próbują wzrastać w wierze, tak? Walczą ze swoimi słabościami. Oni prawie wszyscy są przynajmniej w trzecim mieszkaniu. Tak? I na przykład od świętego Jana się dowiadujemy, czy od Teresy również, że w tym mieszkaniu takim częstym zjawiskiem jest tak zwana noc zmysłów. Ona się czymś tam charakteryzuje, ma trzy znaki, po których rozpoznajemy noc zmysłów.
I to są coś, co współcześnie trochę językiem świętego Ignacego Loyoli nazywamy stanem strapienia, oschłości, posuchy duchowej. Ale głównie u świętego Jana to przeczytamy, że te posuchy mogą trwać wiele lat, nawet 10 lat, 15 lat. I nie ma w tym, że to się tak, to tak długo trwa, nie ma w tym, to nie jest nic nienormalnego, że tak powiem, tak? Jeśli my nie zetkniemy się z tą wiedzą, to możemy popaść w jakieś lęki, w jakąś panikę, prawda? Ja spotykam ludzi, którzy na przykład są już od 20 lat po nawróceniu, tak? 20 lat na drodze życia duchowego, czy po 30 latach. I to są świeckie osoby, i zakonne, i księża, różni ludzie. I oni na przykład mówią takie coś, no nie wychodzi modlitwa, tak? Nie idzie modlitwa, jest ciemność, jest oschłość, próbuje się modlić, nic nie wychodzi. No, no ale jak się, co tam się dzieje? I zaczynamy rozmawiać. No ja trochę gdzieś tam mam jakieś przeczucie, to zadaję pytania ukierunkowane, tak? Ja szukam pewnych rzeczy, czy to jest, czy to nie jest, czy to czuję takie coś, czy nie, czy to się pojawia, czy nie pojawia. No i to, że na przykład ten stan, w którym jakby trudno się komuś modlić, jest nocą zmysłów i to jest trzeci znak nocy zmysłów się pojawił, tak? Bo dwa pierwsze znaki mogą funkcjonować wiele lat i jeszcze nie ma tego trzeciego. Jak pojawia się ten trzeci znak nocy zmysłów, czyli oprócz oschłości pojawia się coś takiego jak zanik możliwości wyobrażania sobie na przykład scen biblijnych albo wypowiadanie jakichś słów, że próbuje coś powiedzieć na modlitwie i spotyka się to ze wstrętem duszy. I ktoś, kto nie przeczytał świętego Jana, albo nie, gdzieś tego nie, ktoś nie wytłumaczył, to popada w trochę w taką panikę i ludzie przestają się modlić. Bardzo częsty efekt. Co mówi Teresa i Jan? To jest bardzo dobry znak wprowadzania nas w czwarte mieszkanie, czyli zaproszenie do kontemplacji wlanej. I święty Jan pisze, że trzeba w tym stanie trwać, w tym nic nie robieniu na modlitwie. Właśnie, żeby, jeśli nie możemy wyobrażać sobie, nie możemy nic powiedzieć, no to tego nie róbmy. Trwajmy w ciszy i w milczeniu, a Bóg pociągnie nas wodą kontemplacji. To jest modlitwa odpoczynku, jest to działanie Boga, a ludzie, którzy nie słyszeli nigdy o tym, po prostu się czują winni, że coś źle robią, że pogubili tego Pana Boga, że to jest ich wina. I naprawdę ludzie potrafią wiele lat tak się błąkać, tak? Po prostu jedyną drogą wyjścia z tej nocy zmysłów jest jakby ulegnięcie temu, jest to, żeby ulec tej potrzebie odpoczynku i poddanie się wodom kontemplacji wlanej. I wtedy zaczynają się smaki duchowe, słodycze, rozkosze duchowe, czyli takie zjawiska bardzo piękne i bardzo słodkie w życiu duchowym, bo to czwarte mieszkanie, piąte mieszkanie są to takie raczej czas, to jest taki czas słodki, piękny, świetlisty. Jest to odpoczynek po długiej nocy zmysłów i przygotowanie, nabieranie sił do kolejnej nocy ducha w szóstym mieszkaniu. Czyli jak rozumiem, pani doktor, jeżeli dobrze to rozumiem, nie mamy tutaj do czynienia z żadną koncepcją pewnego elitaryzmu duchowego, tylko raczej z opisaniem pewnego obiektywnego stanu rzeczy, który dotyczy wszystkich tak naprawdę. Niektórzy sobie z tego zdają sprawę albo nie, ale jeszcze raz na to właśnie chcę zwrócić uwagę i poprosić o wyjaśnienie. Tu nie ma żadnego subiektywizmu, jak rozumiem, tylko jest przez tych obu świętych opisana po prostu pewna konkretna, dotycząca wszystkich, powszechna i uniwersalna rzeczywistość duchowa, którą można systematycznie ująć, opisać i która jeszcze raz dotyczy po prostu każdego. Tak, każdego to dotyczy, tylko to troszeczkę przechodzimy indywidualnie. Są to dosyć ogólne ramy, tak? No i oczywiście my najczęściej dochodzimy do tych mieszkań pierwszych, to nie wszyscy dochodzimy do tych siódmych mieszkań, ale no właśnie po to ta wiedza została stworzona, po to Teresa i Jan to tłumaczyli ludziom, żeby ludzie współpracowali z łaską Pana Boga. Czyli jeżeli jest czas na kontemplację wlaną, to nie jest czas na to, żeby na przykład wziąć na swoje barki litanię taką jakąś, która wymaga bardzo wielkiego zaangażowania czasu i wysiłku umysłowego, prawda? Trzeba rozeznać w danym etapie życia, jaka modlitwa, do jakiej modlitwy jesteśmy zapraszani. I współpraca z tą łaską przynosi największy owoc, najszybszy postęp w życiu duchowym. I dlatego my, jeśli mamy tę wiedzę, jeśli my to rozumiemy, to idziemy szybciej do kolejnych mieszkań. Po prostu
idziemy w tym kierunku, w którym prowadzi nas łaska. Dlatego rozeznawanie tych zjawisk jest bardzo, bardzo ważne moim zdaniem. Tak? Bardzo przyspiesza rozwój wewnętrzny, chroni nas przed licznymi pokusami, bardzo specyficznymi dla każdego etapu. Oczywiście zły duch stylizuje je wszystkie na takie pobożne racje. Oczywiście jest coś takiego, co się nazywa mistyką nadzwyczajną i to jest faktycznie nie dla każdego i tego nie powinniśmy za bardzo poszukiwać. Mistyka nadzwyczajna, czyli objawienia, lokucje wewnętrzne, jakieś lewitacje się zdarzały, święte, nawet świętej Teresie, jakieś stygmaty, prawda? Też charyzmaty, tak? Dla niektórych są one przygotowane, charyzmat na przykład uzdrawiania, czy charyzmat prorokowania, ale no, my czasami mamy charyzmaty, ale takie nawet nie nazywamy, że są charyzmaty, po prostu inne dary, tak? Ale generalnie poszukiwanie tych nadprzyrodzoności, tych nadzwyczajności jest raczej przez świętego Jana odradzane, tak? Że my się do takich rzeczy łatwo przywiązujemy. Czyli to, co się dzieje w siedmiu mieszkaniach, rozwój modlitwy, która prowadzi do wzrostu cnót, jest mistyką zwyczajną i ona jest dla każdego przygotowana, tak? Dla każdego człowieka. Natomiast to, co się dzieje w ramach mistyki nadzwyczajnej, o której raczej ci święci trochę pisali, ale raczej w takim z duchu tonowania zapędów do tego, tak? Przecież święty Jan bardzo tutaj zalecał takie ascetyczne podejście. To jest ta mistyka nadzwyczajna. Oczywiście ona dla niektórych może nas to spotka, że może tam Pan Bóg nam coś takiego da, ale nie należy tego poszukiwać po prostu. A jaka jest, jeżeli można tak to postawić, relacja między zbawieniem a podążaniem tą drogą? To znaczy, czy jest niezbędne, właściwe, potrzebne dla zbawienia wejście w te kolejne mieszkania, zagłębienie się w to wszystko, czy nie ma tak naprawdę z perspektywy właśnie zbawienia, oczywiście o ile jesteśmy w stanie o tym mówić, czy ktoś jest na pierwszym, czy na siódmym etapie takiego rozwoju duchowego, czy jest to właśnie jakoś celowo potrzebne, wspierające naszą drogę do zbawienia? Do zbawienia jest potrzebna łaska uświęcająca, tak? Czyli tak naprawdę wystarczy pierwsze mieszkanie, albo nawet w zasadzie ktoś to może być w ogóle poza zamkiem, ale no pójdzie do spowiedzi, takich przypadków jest wiele. Nigdy nie odkryli za życia niektórzy ludzie tej miłości Pana Boga, nie doświadczyli jej jakoś tak w swoim życiu, no ale jakoś rozumem zadziałali, no różne tam były sytuacje, na łożu śmierci jest ta spowiedź, są te sakramenty i zbawienie no się dokonuje. Natomiast to, że my jednak odkrywamy te mieszkania, że wchodzimy w naszym życiu, po prostu poprawia naszą jakość życia tu na ziemi, a poza tym no, ułatwia później, jakby po śmierci czeka nasz czyściec. Tak? I na przykład noc ducha, która ma miejsce w szóstym mieszkaniu, jest to oczyszczenie, które święty Jan od Krzyża wyraźnie nazywa, że jest to oczyszczenie czyśćcowe. Tak? To jest takie doświadczenie, jakie przeżywamy po śmierci. I święty Jan pisze o tym, że kto za życia przeszedł noc ducha, po śmierci idzie prosto do nieba albo idzie do czyśćca na krótką chwilę, tak? Ponieważ to oczyszczenie, to, które jest konieczne, tak, żebyśmy mogli wejść do nieba, dany człowiek przeszedł już tutaj na ziemi. W takim razie ostatnie moje pytanie, pani doktor, w jaki sposób można wejść na tę drogę duchowego odkrywania tych pałaców, o których pani mówi, idąc za świętymi, w jakim stopniu to się może dokonywać w ramach jakichś formalnych kościelnych, czy są jakieś stowarzyszenia dla także osób świeckich tego rodzaju, czy tutaj po prostu trzeba być, że tak powiem, skazanym na literaturę pisaną, na tekst, czy jest gdzieś jakieś żywe słowo, które do tego prowadzi? Każde doświadczenie Pana Boga, wszystkie wspólnoty, które nas wprowadzają w modlitwę, które nas uczą jakby Bożej miłości, doświadczenia Bożej miłości, one wszystkie nas wprowadzają do zamku wewnętrznego, tak? Czyli to się dzieje w ruchach charyzmatycznych, w ruchach neokodokumenalnych, w Opus Dei, wszędzie w tych ruchach tradycjonalistycznych, tak? Wszędzie, gdzie po prostu jesteśmy zapraszani do modlitwy, gdzie wszystkie wspólnoty, które nas jakby podprowadzą pod modlitwę, pod regularną relację z Panem Bogiem, to wszystko jakby wprowadza na to zamku wewnętrznego. Nie trzeba być w jakimś specjalnym stowarzyszeniu karmelitańskim, żeby objawiały się w nas te zjawiska Karmelu. Po prostu w każdej drodze życia, w każdej drodze Kościoła te zjawiska Karmelu się pojawiają. No to jest tak trochę można porównać jak
czy trzeba być jezuitą, żeby doświadczać stanów pocieszenia i strapienia opisanych przez założyciele jezuitów świętego Ignacego Loyole. No nie trzeba, prawda? Wystarczy trochę mieć wiedzę, poczytać trochę świętego Ignacego i rozumiemy, jak to działa w naszym życiu. Tak samo nie trzeba być, jak moim zdaniem, w jakichś specjalnych stowarzyszeniach karmelitańskich, natomiast warto sobie taką wiedzę przerobić. Może zapraszam na kanał, bo to jest taka okazja, że jak ludzie będą zadawali pytania, coś nie będą rozumieć, mogą też do mnie pisać ze swoimi sprawami. Ja jeszcze póki ten kanał jest taki młody, to mam trochę czasu jeszcze. W związku z tym mogę czasami po prostu też coś tam pomóc, jeśli jestem w stanie, tak oczywiście. To oczywiście to się umawiamy na dłuższe rozmowy, tak? To nie jest takie, mailami nie rozeznajemy takiej rzeczywistości. Ale no, warto taką wiedzę sobie gdzieś tam jednak przyjąć. To trochę czasu zajmuje, ale nie z drugiej strony nie aż tak bardzo dużo. Bo nigdy nie wiemy, co się w naszym życiu wydarzy. Ja na przykład po 15 latach wróciłam do dzieł świętego Jana i świętej Teresy, ponieważ coś się zdarzyło w moim życiu na rekolekcjach charyzmatycznych i przypomniałam sobie, że ja gdzieś kiedyś o tym czytałam i że to było coś u świętego Jana albo u świętej Teresy. I tak się zaczęło moje zainteresowanie tym, żeby opracować coś, tak, dla świeckich, żeby to jakoś wytłumaczyć. Zresztą świadectwo tego jest na kanale YouTube, tam opisuję po prostu tą swoją historię, tą swoją przygodę. Natomiast Teresa daje taką radę, jak znaleźć te drzwi do zamku wewnętrznego, jak się wchodzi do zamku wewnętrznego. Wchodzi się przez modlitwę i uważne rozmyślanie, w którym rozmyślamy nad swoim życiem. Modlimy się, zastanawiając się nad swoim życiem, nad swoją relacją z Panem Bogiem. Czyli nie modlimy się może tylko o pokój na świecie, o oddalenie koronawirusa, czyli o takie sprawy zewnętrzne, tak? Ale zaczynamy się w swoim sercu zastanawiać nad swoim życiem, nad swoją relacją z Bogiem. Mówimy: Boże, po prostu, Panie Boże, chcę Cię spotkać, chcę zobaczyć Twoją miłość, chcę ją zasmakować, chcę ją zrozumieć, przekonaj mnie, że mnie kochasz. I to jest najpiękniejsza modlitwa i ona jest zawsze wysłuchiwana. Także w ten sposób rozpoczyna się przygoda, tylko że ta przygoda ma swoje etapy. Jeszcze tylko na koniec może dodam, przez pierwsze lata po nawróceniu, jeśli ktoś przeżył takie, powiedzmy, nawet gwałtowne nawrócenie, przez pierwsze lata można spokojnie funkcjonować, nie znając literatury Karmelu. Natomiast właśnie najwięcej takiego chaosu się zaczyna po 20, po 15 latach, po 30 od nawrócenia, kiedy zaczyna się noc zmysłów i te znaki tego zaciemnienia możliwości wyobrażania sobie w modlitwie, wypowiadania słów, co się dzieje w modlitwie po prostu. I jeśli to jest nieodczytane, nierozeznane, no to niestety błąkamy się po prostu niepotrzebnie. Jakby dodajemy sobie tej nocy więcej niż Pan Bóg chciałby, żebyśmy przechodzili. Tak? Czyli często te noce przechodzimy bardziej jakby surowo, to znaczy trudniej przez nie przechodzimy, dlatego że ich nie rozumiemy, że się ich boimy, że nie jesteśmy po prostu właściwie prowadzeni. Nie ma zatem sensu wyważać otwartych drzwi, drzwi, które otworzyli święty Jan od Krzyża i święta Teresa, opisując, tworząc taką mapę drogową tego naszego życia duchowego, wewnętrznego. Bardzo dziękuję pani doktor za tę rozmowę, dziękuję za informacje jej o tych sprawach i tę książkę, którą polecam tym samym wszystkim państwu do lektury, tak żeby się wprowadzać w tę duchowość świętego Jana i świętej Teresy i w ten sposób pewnie różnego rodzaju trudności, pokusy na swojej drodze życiowej pokonywać i pewniejszą ścieżką iść ku zbawieniu, no, omijając różnego rodzaju trujące bagna, na które na wszystkich oczywiście czekają. Raz jeszcze dziękuję w takim razie pani doktor. Wszystkim naszym widzom bardzo dziękuję za uwagę i zachęcam także do wspierania naszej telewizji, bo żeby taka rozmowa jak ta mogła się ukazać, to jest to wsparcie niezbędnie konieczne. Wszystkie informacje pod tym nagraniem. Kłaniam się i z Panem Bogiem. Szczęść Boże z Panem Bogiem.